Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś zostałem zaproszony na spędzenie całego dnia na górze i na ziemi z Krzyśkiem i Nikodemem. Cześć, siemaneczko. Cześć, byku. Cześć, Nikodem. Jeszcze raz piona. Z Krzyśkiem znamy się nie od dziś. To jest jeden z organizatorów Positive Ways. Lecimy na odbiór Ferrari 296 GTB. Krzysiek przyjechał równie ciekawym Ferrari, czyli SF90, a w dzisiejszym materiale to, co przez szparę już troszeczkę przebija, czyli śmigłowiec. Śmigłowiec, którym będziemy lecieć po odbiór innego Ferrari. Standardowe sprawdzanie paliwa? Tak jest. Masz ich godno. Nie wierzę właśnie, co się dzieje. Krzysiek odbiera Ferrari, nówkę sztukę, nowy model z salonu, ale nie pociągiem, nie zwykłym samochodem, nawet nie Ferrari, śmigłowcem. A przyjechał tutaj SF90. I lądowanie na dachu Ferrari Katowice, prawda? Zgadza się. Ile mamy do Katowic? Niecałe 20 minut. W nawigacji pokazuje samochodem 1,5 godziny. Przed każdym lotem śmigłowcem czuję potężną ekscytację. Dzisiejsze emocje potęgowały również warunki pogodowe. Od dawna masz licencję? Wiesz co, już ze dwa lata. Ze dwa lata. Ile godzin masz wylatany? Z 1000 będzie? Co? 500 już? Nie, 300. Śmigłowiec ma wylatany teraz 440. Ja w tym lotach 350. Czyli powinienem się obawiać? Jak odbyłeś najstraszniejszą sytuację związaną z pogodą? Z pogodą. To takie coś razy 10. Widziałem do żółtego domu. Był wieczór, padał deszcz i musiałem lądować w polu, na przykład tak tutaj, a na linii wylądowałem w ręce. No teraz jest na przykład dużo gorzej niż na przykład. Tak, i powiem ci szczerze, na to wyjście musi poradzić. Teraz poważnie mówisz? Poważnie. To polecimy. Okej, i teraz sprawa wygląda tak. Ferrari SF90 Krzyśka ma dwa miejsca. Mamy Nikosza jeszcze. Śmigłowiec ma 4 miejsca, ale nie mamy pogody, żeby polecieć. I co nam zostaje? Opel pieprzony Meriva! Najlepsze auto świata. Idę powiedzieć Krzyśkowi, że ja go uratuję, że odbierze dzisiaj swoje Ferrari 296 GTB. Krzysiek, wiem, że jesteś zawiedziony. Wczoraj była piękna pogoda. Tak, no dzisiaj niestety twoje Ferrari ma 2 miejsca, twój Robinson ma 4, ale pogoda sprawia, że jest lipa. Zgadza się. Nasz jest trójka, ale ja uratuję tą sytuację. Odbierzesz dzisiaj swoje wymarzone Ferrari. Mamy Opla Merivę, który zawiezie nas. Szczęśliwy człowiek sukcesu, który za chwilę wsiądzie do Opla Merivy. Zobaczcie, w śmigłowcu nie był taki uśmiechnięty. A przypomnę, że dziś odbiera swoją kolejną Ferrarkę. Może jednak Krzysiek powinien się zastanowić nad kupieniem Merivy zamiast Ferrari. Zobacz, jeszcze miałem stłukę tutaj ze swoim drugim autem. O. Sam z sobą się zdarzyłeś? Nikoś, jechałeś kiedyś takim luksusem? Nie. Zobacz, lampa naftowa, kanistry, wkrętarki, buty jeszcze, o, letnie buty z Toskanii. Słuchaj, siedzisz prawdopodobnie na piasku z Toskanii, który w sierpniu wylewałem ze swoich klapków. Naprawdę, ten samochód jest do wszystkiego. Podekscytowany? Jakbym siedział w Oplu. Kurde, ale zimno. Spokojnie. Masz podgrzewanie fotela. O chłopie, to ja tego nawet w Robinsonie nie mam. Wiem, dlatego... Nawet w Ferrari tego nie mam. Ja nie kaszlałem jakoś tam siedząc w tym Robinsonie, ale bardzo zimno mi było, niekomfortowo, ale nie wypadało narzekać. Okej. Okay. Ile masz egzemplarzy Ferrari? Obecnie są to 4 samochody, bo części się pozbyłem, ale ze względu na to, że kurczę, mam 8 samochodów nowych zamówionych. W tych 8 samochodach nie są tylko Ferrari. Okej. Mogę cię spytać, czy wolisz zostawić tajemnicę, jakie to marki jeszcze? Wiesz co, 4 z tych aut to są Ferrarki. Jest jedno Lambo, które nie wiem jak się nazywa, nie wiem jak wygląda, nie wiem ile ma mocy, nie wiem ile będzie kosztować. Jak to? Ale zamówiłeś? Tak, następca Aventadora. Okej, dobra. Więc nic o nim za bardzo nie wiemy. Nie wiadomo Poza jeszcze. Poza zawsze mnie interesowało Lamborghini i Ferrari. Lamborghini już w swoim życiu miałem, jakieś tam model. Ferrari miałem bardzo dużo, bo tak szczerze V8 od lat 80. 3-4-8 w
DB 488 Pista, SF90, no i teraz 296 GTB. Na wiosnę SF90 Spider Seto Fiorano w pięknym kolorze Giallo Monte Carlo. To jest ten złoty taki reklamowy. Teraz kiedy mój kolega wymienia ile i jakie modele Ferrari miał, ja bym zdążył Bogu rodzice wyrecytować i to od tyłu. Niesamowite. Takie tam przywitanie. Widać F40. W jakim samochodzie się teraz znajdujesz? Gdzie się chowamy? Nie, dawaj tu na widoku. Na widoku, proszę bardzo. Oczywiście pod sam. Zobacz, jeszcze jedno światło nam tylko świeci. Tak. Zauważyłem. Niezły przypał. Dziękuję za wspaniałą podróż. Zaraz podliczę Ubera. Opel Meriva dojechał pod Las Quadre i parkuje na samym środku placu. Pojazd tu masz. Wow. Co tam jest? Tata mówił, że jutro ma przyjechać nasze. Jak się w ogóle teraz czujesz? To jest jakieś mocne przeżycie dla ciebie, czy to jest kolejny Ferrari po prostu? Co? Chłopaki tak fajnie tworzą tą atmosferę, że mimo wszystko, nie? Zacząłeś mówić i właśnie wyjeżdża. Szczerze, to fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Szczerze, wyciągnę Samsung telefon. I nagram, bo jednak... W takiej chwili nie można przegapić, a ona się już nie powtórzy. No właśnie. No, kurczę, mamy. Jednak nie... Wow. Wow. Ale fura. Powiem, że sam wiesz, jestem w szoku, jak ten lakier wygląda. Czym jeszcze ci pasuje do kieszeni kluczyk? Yeah. Do następnego w kolekcji. Tylko nie pomyl. Właśnie Maciek mnie już uświadomił i przypomniał, że każdy kluczyk jest podpisany. Jaki to jest samochód? Lewy SF90 i prawy 296. Oj tak, wydaje się bardzo szybki. Zwróciłem właśnie uwagę na bardzo niewielkie rozmiary silnika i dowiedziałem się od ciebie, że... To jest V6, która jest stosowana w nowym bolidzie Le Mans Ferrari w 499P. Dokładnie tam jest silnik z 296 GT3, oczywiście zmodyfikowany, ale V6, kontrol zwarcia cylindrów 120 stopni, więc nie dość, że Ferrari stosuje te silniki i w autach wyścigowych i drogowych, to jeszcze ma wspaniałe jakby miejsce, żeby rozwijać jakieś nowe, ciekawe rozwiązania, które potem pewnie do aut drogowych będą trafiać. Nie? Oczywiście, że tak. No i przez to rozwiązanie konstrukcyjne myślę, że też środek ciężkości jest dużo niżej niż w na przykład... Dokładnie. 488 czy... pozwoliło to też ten kontrol zwarcia cylindrów na umieszczenie turbiny po środku, przez co jakby bardzo szybko się napędza, no i nie ma opóźnienia w reakcji na przyspieszenie, na wciśnięcie pedału gazu. Nie? Niesamowite. Tutaj zaleta, oczywiście, duży atut. Jak to wygląda z tyłu? No powiem ci, Krzysiek, kurde... Fajny kontrast, nie? Niesamowite auto. W SF-ie trzeba było tutaj samek otworzyć, a tutaj to jest taka dziurka normalnie. To jest pudełko do przechowywania kluczyka z twojego Ferrari. W ten sposób. Wow. To swoje miejsce. Okej, okay, tutaj pakietka. Pakietkę z określeniem, jaki model posiadasz, a tu jest miejsce, jest informacja na modelik twojego samochodu. Jasne. Który dostaje klient po odbiorze w kolorze wybranym, w konfiguracji, jaką sobie wybrał samochód. Świetnie. I tu generalnie, jak wspomniałeś wcześniej pewnie, trzyma się zapasowy kluczyk. Zapasowy, tak. Właściwie główny kluczyk klienci trzymają raczej ze sobą, to z miejsca na zapasowy kluczyk. Pięknie. W kolejnym pudle mamy coś szampana do picia. Oraz segregator do przechowywania dokumentacji z konkretnego Ferrari. Tutaj numer VIN, rok produkcji, a w środku zakładki z listem powitalnym od naszego prezesa. A tutaj nawet oznaczone, co w takim segregatorze można przechowywać. W tym momencie idziemy na podziemia. Do podziemi z salonu Ferrari. Tutaj kryją się rzeczy niestworzone. Jak wiecie, ten salon to miejsce też dystrybucji
modeli Bugatti, Koenigsegga czy Pagani, więc mam nadzieję spotkasz to, ale nie powiem wam, czy spotkałem, bo to miejsce szczególnie strzeżone. Zamykam kamerę i widzimy się za chwilę. Jesteśmy teraz w pokoju konfiguratora, czy nie wiem jak to nazwać, tu się konfiguruje wszystkie egzemplarze. Krzysiek, jesteśmy w miejscu, w którym konfigurowałeś swoje 296 GTB, prawda? No nie do końca, bo 296 konfigurowałem telefonicznie. A w tym miejscu jest telewizor, z którego można dobierać różne kolory, różne specyfikacje, różne możliwości. I pracownik salonu pokazuje wam wszystko, co tak naprawdę możecie wybrać. Swoje wymarzone Ferrari możesz konfigurować na tysiące sposobów. Nam to zajęło ponad 2 godziny. Wszyscy byliśmy w to zaangażowani, ale jednocześnie zmęczeni. Odliczaliśmy tylko do finiszu. Po wielu minutach ustaleń i przemyśleń to jest wstępny kolor, przejdę do świata, żeby wam pokazać, który Krzysiek wybrał wstępnie, mówię, bo wszystko się może zmienić. Jego nazwa to jest Rosso F1 2007. Enzo Ferrari powiedział, że samochód jest wtedy piękny, gdy wygrywa wyścig, a to jest kolor z ostatniego mistrzowskiego bolidu Formuły 1 z 2007 roku w kategorii kierowców. Kimi Räikkönen wtedy zdobył mistrzostwo dla Ferrari. Niesamowite. Czy mamy tu przyszłego mistrza? Pakiet karbonowy z ziarnem, 50 tysięcy euro netto, tak? No i Gossi elementy z zewnątrz, tak. Design plan. Okay. Okazja? Okazyjna cena, niestety nie wzięliśmy tego, ale z takich ciekawostek można by wymieniać przez pół materiału rzeczy, które można domówić, dodatkowo płacąc za to. Pyk, jesteśmy właśnie na lotnisku w Powietniku. Ferrari SF90 już się grzeje, żeby ruszyć do domu i zawieźć Krzyśka razem z Nikosiem, a ja mam już rozgrzaną Merivę, żeby pojechać do Warszawy. Krzysiek, bardzo ci dziękuję. Fajny wieczór. Cały dzień. Super wieczór. Gratuluję odbioru. Dzięki. To musi być niesamowite uczucie za każdym razem, myślę. Wam dziękujemy za oglądanie. Dokładnie. Do następnego. Trzymajcie się i subskrybujcie program. High five. Buziaki. Cześć.